A dzisiaj jesteśmy już w czwartym rozdziale Księgi Daniela i będziemy studiować ten ciekawy rozdział, który został napisany przez kogo? Został napisany przez króla babilońskiego Nabuchodonozora. I to nam, co nam to pokazuje? Że Bóg jest bardzo cierpliwy w postępowaniu z ludźmi, prawda? Bo człowiek by się już dawno do tego Nabuchodonozora zniechęcił. No przecież Bóg mu dał takie wyraźne znaki w postaci tego snu, prawda? A on jednak postawił swój posąg i jeszcze zmuszał ludzi, żeby oddawali temu posągowi cześć. Ale Bóg dalej cierpliwie pracował nad nim i widzimy, że potrzebne były drastyczne kroki, żeby zmienić tego króla. I wyciągnijmy z tego lekcję, bo jeśli my nie nawrócimy swoich serc i nie okażemy Bogu posłuszeństwa i Bożym przykazaniom, to Bóg z miłości do nas, ponieważ kocha każdego z nas i chce, żeby każdy z nas był zbawiony, to Bóg każdego z nas doświadczy i przepuści przez pewne doświadczenia, które być może go uratują, bo taki jest cel tych doświadczeń. Bóg tego nie robi po to, żeby się znęcać nad ludźmi, tylko dlatego, że miłuje. Bóg go miłował i zobaczcie, czego ten człowiek musiał doświadczyć ze zwierzęcenia, żeby się nawrócił. I oby tak nie było w naszym życiu, żebyśmy nie musieli doświadczać niczego niekorzystnego po to, żeby się nawrócić, tylko skorzystajmy z tego i starajmy się o dobrą społeczność z Chrystusem i o posłuszeństwo wobec Bożych przykazań, nie czekając na trudne doświadczenia. I Daniel w tym rozdziale, właściwie za sprawą Nabuchodonozora, zwraca też naszą uwagę na potrzebę nawrócenia. To jest kluczowa rzecz, żeby nawrócić się, żeby ukorzyć się przed Bogiem, żeby wyznać grzech, żeby przyjąć Go swoim Panem i Zbawicielem. Także sen, kto jest autorem czwartego rozdziału Księgi Daniela? Już powiedzieliśmy, że król Nabuchodonozor, ten babiloński król. I teraz, co chciał przekazać Nabuchodonozor swoim świadectwem? Co powiedział? Spodobało mi się oznajmić znaki i cuda, jakie Najwyższy Bóg dla mnie uczynił. Więc on wydaje tu świadectwo swojego nawrócenia. I otwarcie mówi o swojej pysze, o swojej zarozumiałości, o swoim buncie, o tym, przez co musiał przejść, o tym zezwierzęceniu, żeby nawrócić się, żeby uznać Boga. I Bóg mu dał sen, prawda? To nie był sen, to był też sen proroczy, tylko ten pierwszy sen to był sen, który zapowiadał dzieje ziemi całe, prawda, w postaci posągu. Ale ten sen dotyczył jego losów i miał ten sen. Kogo przyzwał do wyjaśnienia swojego snu? Jakoś już zapomniał chyba o Danielu, który mu wyjaśnił sen zgodnie z Bożą wolą i znowu do tych mędrców babilońskich. A może jako król był zobligowany do tego, bo była unia kościoła z państwem, religii z państwem i być może był zobligowany do tego. Też tak mogło być. Dzisiaj też, tam gdzie religia ma rządzi, prawda, tam też władcy muszą, mają swoich doradców religijnych, którym muszą dawać posłuch. I może tak było. Czy ci mędrcy byli w stanie wyjaśnić mu ten sen? Nie. A więc znowu widzimy, że nie potrafią podać wyjaśnienia, tak jak w drugim rozdziale nie potrafili podać snu, który miał Nabuchodonozor. Więc widzimy za każdym razem, że Bóg pokazuje nam, że nie ma co polegać na tych astrologach, wróżbitach, jasnowidzach, okultystach, bo tam nie ma prawdy. A może nawet być tam diabeł, za tym się może kryć. Albo oszustwo, albo diabeł. I Bóg tutaj też pokazuje raz za razem, że oni nam niczego prawdziwego nam nie powiedzą. To prawdę mamy w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym. Także czy byli w stanie wyjaśnić sen królowi? Nie byli. Nie byli w stanie albo nie chcieli.
Bo jak przeczytamy ten, o czym ten sen jest, to jest tam zapowiedź tragiczna dla króla, prawda? Więc mogli też nie chcieć się narażać, bo król mógłby na nich wylać swój gniew za taką interpretację, prawda? Kogo w związku z tym kazał przywołać król? Daniela, który już raz mu wyłożył król, bo wyłożył sen, bo miał od Boga ten sen, Bóg mu pokazał ten sen i wyjaśnienie tego snu. Wypełnijmy fragmenty opisu tego snu Nabuchodonozora. Patrzyłem, pisze Nabuchodonozor, a oto co? Było drzewo w środku ziemi. To drzewo jego wyobrażało. Wyobrażało króla, prawda? Który panował nad ziemią, nad tamtejszą cywilizacją. I drzewo wzrastało potężnie i wysokością swą nieba sięgało. Widać, że było aż po krańce ziemi. Więc takie było jego królestwo. Było najpotężniejsze królestwo w ówczesnym świecie. Jego wpływ, jego zasięg był ogromny. I sięgał nieba. To nam też tutaj przywołuje wieżę Babel, prawda? Budowniczy wieży Babel też sobie zbudowali wieżę, która sięga nieba. Więc już tu mamy aluzję do odstępstwa i do takiego planu, żeby zdominować świat. Nabuchodonozor też miał taki plan. I dlatego Apokalipsa nawiązuje do tego i do wieży Babel, i do tego Babilonu w czasach końca, bo podobny system totalitarny, religijno-polityczny będzie chciał opanować cały świat. Ale tu jest teraz dziwny nakaz. Wyrąbcie to drzewo i obetnijcie jego gałęzie. Chodzi o króla, więc to już jest zła nowina dla króla, prawda? Lecz pień jego korzeni pozostawcie w ziemi i to w okowach z żelaza i brązu wśród polnej zieleni. A więc nie, że wykorzeńcie go i pozbawcie go życia, bo pień zostaje jednak, prawda? I niech zwilża go rosa, a trawę polną niechaj dzieli ze zwierzętami. Ale tu już jest zapowiedź, że będzie prowadził życie jakie? Dzikie życie wśród zwierząt. Jego ludzkie serce niech ulegnie odmianie i niech otrzyma jakie serce? Serce zwierzęce, a więc ma stać się jak zwierzę. I czytamy 7 okresów czasu, niech nad nim przeminie. I jaki był cel tego snu? Czytamy w księdze Daniela, król sam pisze, że aby wszyscy żyjący wiedzieli, że najwyższy jest władcą nad królestwem ludzkim, że może je dać komu chce. Nabuchodonozor myślał, że jemu nikt panowania nie może odebrać. On jest królem, panem życia wszystkich, jest władcą najpotężniejszym na ziemi, że tak powiem, nikt mu nie może podskoczyć. Tymczasem co na końcu przyznaje, kiedy pisze ten rozdział, że Bóg najwyższy jest władcą wszystkiego, że Bóg może dać komu chce, że jednak ludzie są tylko ludźmi, a Bóg jest ponad tym wszystkim. To przyznaje na końcu. Tak? I taki był cel tego snu. Bóg mu to chciał uświadomić. Ale czy Nabuchodonozor wyciągnął z tego wnioski? Jak zareagował Daniel po wysłuchaniu snu króla? Tak, Daniel popadł na chwilę w oszołomienie, osłupiał. Jego myśli zaniepokoiły go, bo on już rozumiał ten sen. Tak jak my teraz już rozumiemy, już o co chodzi, prawda? Także Daniel zrozumiał, o co w tym śnie chodzi. Że chodzi o króla, o tego podziwianego króla. I zaniepokoiło go to. I teraz Daniel wiedział, jakie to jest trudne poselstwo dla tego króla. Przecież król mógł go pozbawić życia, gdyby za takie proroctwo. No co ty mi tutaj, że ja mam ze zwierzętami, że ja król mam stracić panowanie. To co my sobie nie wyobrażamy, jaka była potęga tego władcy. To nawet potęga prezydenta Stanów Zjednoczonych nie była tak wielka wtedy, jak wtedy tego króla. On był panem życia i śmierci wszystkich ludzi. I Daniel zastanawiał się, jak przedstawić to poselstwo królowi. I co, kogo reprezentowało to drzewo, czytamy? Reprezentowało króla.
I co miało stać się z Nabuchodonozorem w ciągu tych 7 okresów czy 7 lat? To nie jest okres proroczy, bo jesteśmy w historycznej części, więc chodziło o literalne dni, lata. Co miało się stać z Nabuchodonozorem w ciągu tych 7 lat? Wypędzą cię spośród ludzi, będziesz przebywał wśród lądowych zwierząt. Tak jak wołom będą ci dawać trawę do jedzenia, a rosa z nieba będzie cię zwilżać. Także tego potężnego króla miało dotknąć obłąkanie. I lekarze przypuszczają, że chodziło o pewną rzadką chorobę umysłu, która nazywa się lykantropia. Lykantropia, czyli człowiek, który czuje się czy myśli, że jest dzikim zwierzęciem, na przykład takim jak wilk. Jest to rzadka choroba psychiczna, ale ona się zdarza. I o co tutaj chodziło w tym? Chodziło o upokorzenie. Król w ten sposób został totalnie upokorzony. Władca świata staje się i zachowuje się jak zwierzę. Je jak zwierzę, zachowuje się jak zwierzę i w związku z tym też musiał utracić panowanie, bo człowiek obłąkany nie mógł być władcą w starożytności. I czego Bóg chciał nauczyć króla poprzez to doświadczenie? Aż uznasz, że Najwyższy jest władcą nad królestwem ludzkim i powierza je komu chce. On myślał, że jest niezależny od nikogo, że nikt mu nie odbierze jego władzy. Tymczasem musiał się Nabuchodonozor nauczyć, że to Bóg kieruje światem, że Bóg dopuszcza, kto będzie panował i że Bóg może usunąć z władzy kogoś, kogokolwiek. I co się działo z królestwem Nabuchodonozora podczas jego choroby? Pozostawią ci. A więc on żył i była nadzieja na to, że wrócą do niego zmysły. Także pozostawiono mu królestwo. Ale i Bóg powiedział, że pozostawiono. Pozostawiam ci królestwo, ale pod warunkiem. Pod jakim warunkiem? Że uznasz, że Bóg sprawuje władzę. Że Bóg jest nad tobą, a więc, że ukorzysz się. Bo on miał wielkie ego i przez to ego nie mógł się nawrócić, przez to wielkie ego, prawda? I Bóg znalazł sposób na jego nawrócenie, ukorzył go. Czy my też chcemy iść tą drogą, co Nabuchodonozor? Nawrócić się i ukorzyć się w rezultacie jakiegoś takiego doświadczenia? Lepiej nie, prawda? Po to tu jesteśmy, żeby nie spotkało nas nic takiego, bo dobrowolnie chcemy się poddać Bogu i swoje ego ukorzyć, prawda? Jakie wskazówki przekazał Daniel królowi? Powiedział, okup swe grzechy uczynkami sprawiedliwymi, a swoje nieprawości miłosierdziem nad ubogich. A więc bądź miłosierny, wczuj się w sytuację innych. Niech nie kieruje tobą twoje ego. I co się stało? Pycha uczyniła z człowieka zwierzę. I ta historia mówi nam, że w każdym z nas jest zwierzę. Człowiek jest jak zwierzę, jeśli nie ma społeczności z Bogiem. Prawda? Weźmy ludzi, którzy są niewierzącymi. Ja byłem kiedyś ateistą. Ateista nie wierzy w Boga i przyrównuje się do zwierzęcia. No. Jesteśmy zwierzętami, wyszliśmy od zwierząt, czy to od małp, czy od jakichś innych zwierząt, prawda? Więc człowiek nie zna swojego początku, nie wie dokąd zmierza. Jeśli człowiek nie ma Boga i nie ma społeczności z Bogiem, to jest tylko zwierzęciem. I to pokazuje ta historia, że Nabuchodonozor, który nie miał społeczności z Bogiem, nie uznał Boga jako swojego Pana, był jak zwierzę. Zobaczmy, pycha co czyni. Pycha uczyniła z króla zwierzę. Co uczyniła pycha z anioła, którym był Lucyfer?
Największy, najwspanialszy anioł za sprawą pychy stał się szatanem, stał się diabłem, stał się demonem. I jaki będzie jego koniec? On się nie ukorzył aż do dziś. I koniec jego będzie tragiczny. Czytamy, że zostanie zniszczony. Tak mówi Pismo Święte. Ale pokora w przypadku Nabuchodonozora sprawiła, że zaczął widzieć w sobie tylko człowieka. Bo był tylko człowiekiem. Jeśli uznamy, że jesteśmy tylko ludźmi i potrzebujemy Boga, potrzebujemy Jego łaski, Jego zbawienia, Jego prowadzenia, to przez to to nas nobilituje. Przez to stajemy się kim? Dziećmi Bożymi. To jest dopiero nowina. My, zwykli ludzie, stajemy się synami i córkami Najwyższego Boga. Gdyby ktoś z nas był synem albo córką jakiegoś króla ziemi, bo jeszcze do dzisiaj są królowie, prawda? To czułby się przez to nobilitowany. Inni by go traktowali jako kogoś szczególnego. Ale co to jest w porównaniu z byciem synem czy córką Boga Najwyższego? Nie ma porównania. A my możemy być synami i córkami Bożymi, kiedy ukorzymy się i przyjmiemy Chrystusa nie tylko jako Zbawiciela, ale również jako Pana swojego życia. I tak zrobił Nabuchodonozor. Co się stało z królem? Ale zanim do tego doszło, to minął jeszcze rok, odkąd otrzymał ten sen. Więc zobaczcie, że Bóg jeszcze mu dał rok czasu. Dał mu sen. Zapowiedział mu, co się stanie, jeśli się nie nawrócisz, człowieku, to się stanie. Ale co Nabuchodonozor? Ewidentnie nie wziął sobie tego do serca, bo mija rok i co? Wypełnia się zapowiedź na Nabuchodonozorze. On wypowiada takie pełne pychy słowa, czy to nie ja zbudowałem to wszystko, czy to nie ja jestem największym królem. Boga to tam nigdzie, na Boga nie było miejsca. I wtedy wypełniła się ta zapowiedź na Nabuchodonozorze i ten człowiek stał się zwierzęciem. Ale, znaczy zachowywał się jak zwierzę. Ale Bóg był cierpliwy wobec niego i przez te wszystkie lata troszczył się o niego i próbował go ratować. Również i tym strasznym sposobem. I co się stało? W jakich okolicznościach wróciły do niego zmysły i stał się ze zwierzęcia z powrotem człowiekiem? Powiedział tak. Ja, Nabuchodonozor, wysławiałem Najwyższego, uwielbiałem, wychwalałem żyjącego na wieki, bo jego władza jest władzą wieczną, panowanie jego przez wszystkie pokolenia. Nie ma nikogo, kto by mógł powstrzymać jego ramię. A więc ten król, do którego Bóg kierował przez wiele lat poselstwo nawrócenia, nie nawrócił się. Przez te lata, kiedy był jak zwierzę, to sprawiło, że się w końcu ukorzył i uznał, że jest Bóg, że Bóg jest nad nim. I wtedy, kiedy to zrobił, wróciły do niego z powrotem zmysły, stał się z powrotem człowiekiem. I Bóg zbawia ludzi do dziś, którzy poddają się Jego woli, którzy poddają swoje ego Bogu. W jaki sposób Bóg zbawia ludzi dzisiaj? Czytamy w liście do Efezjan, że apostoł Paweł napisał: usprawiedliwieni bowiem jesteście, zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Więc zbawienie nie jest uczynków. Większość ludzi sądzi, że na zbawienie muszą sobie zapracować swoimi dobrymi uczynkami. I Egipcjanie ukazywali to tak, że była szala i Ozyrys, Bóg sądu, trzymał tą szalę i jak dobre uczynki nie przeważyły złych, no sorry. I wielu ludzi tak myśli. Ale to nie jest myślenie zgodnie z Biblią. Mówię nawet o chrześcijanach. Myślą, że zbawienie jest uczynków. Ale
Zbawienie jest z czego? Zbawienie jest z łaski. Człowiek, gdyby się mógł zbawić sam dobrymi uczynkami, to po co Jezus Chrystus miałby przychodzić na ziemię? Nie musiałby przychodzić. Zbawcie się sami. Przecież możecie. Nie, nie możemy. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wszyscy zgrzeszyli, mówi apostoł Paweł. Wszyscy zgrzeszyli. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Dlatego Jezus Chrystus musiał przyjść, żeby żyć jako człowiek sprawiedliwie. Nie zgrzeszył ani razu. To był jedyny człowiek, który nie popełnił grzechu ani razu. My rodzimy się już w grzechu, czytamy. Już w łonie matki, już jesteśmy grzesznikami. Chrystus nie. Chrystus nie zgrzeszył nigdy. I On, który nie zgrzeszył, który był tym niewinnym barankiem bez skazy, w związku z tym mógł położyć swoje życie i złożyć ofiarę z siebie za nasze grzechy. I teraz, kiedy my Go przyjmujemy swoim Panem i swoim Zbawicielem, to Bóg nam przypisuje Jego sprawiedliwość, która jest doskonała. I patrzy na nas przez pryzmat Jezusa Chrystusa, który jest doskonały. I dlatego tu czytamy, że zbawieni jesteście przez wiarę. Musimy w to uwierzyć. Musimy w to przyjąć wiarą, że zbawienie przychodzi nie od nas, lecz jest czym? Darem. Jest darem Bożym. Łaska, to jest łaska. Jest to dar Boży, do którego my nie możemy nic dodać. I dlatego apostoł Paweł pisze, że to jest dar Boga nie z uczynków, żeby się kto nie chlubił, ale jest to z łaski. Ale teraz ktoś powie, no to jeśli jestem zbawiony z łaski, a nie z uczynków, no to mogę żyć zgodnie z satanistyczną zasadą, rób ta, co chce ta? Nie, dlatego że zbawienie z łaski wywołuje zmianę w sercu człowieka. Człowiek, jak się dowiaduje, że będąc grzesznikiem, może być zbawiony, to to w nim rodzi wdzięczność i spełnia dobre uczynki. Chce Bogu okazać wdzięczność. Chce Bogu okazać wierność, lojalność i żyje w zgodzie z Jego przekazaniami. Ale nie po to, żeby być zbawionym, bo zbawienie nie jest z uczynków, tylko z wdzięczności. Jeśli ktoś nie żyje w zgodzie z Bożymi przykazaniami, to czy taki człowiek jest nawrócony? To znaczy, że nie. Że tak naprawdę nie przyjął tej łaski w swoje serce, bo gdyby przyjął, to by żył w zgodzie z Bożą wolą. Bo Jezus powiedział, jeśli mnie miłujecie, to przykazań moich przestrzegać będziecie. W tym się wyraża miłość nasza do Boga i wdzięczność za dar zbawienia, że jesteśmy posłuszni. Tak jak był Daniel i jego trzej przyjaciele. Bez względu na okoliczności byli Bogu posłuszni, Bożym przykazaniom. Z wdzięczności. Nie po to, żeby zarobić na zbawienie, prawda? I dlatego oni powiedzieli ci trzej, pamiętacie, że my wiemy, że Bóg może nas wybawić. Ale czy nas wybawi, czy nas nie wybawi, my i tak będziemy Mu wierni. Bo my jesteśmy Bogu wierni z zasady, z wdzięczności. Dlatego, że mamy nawrócone serca. I tak to wygląda. Bo jaka jest konsekwencja grzechów? Zapłatą za grzech, czytamy w liście do Rzymian 6,23, jest śmierć. To jest zapłata za grzech. I czy jest tu ktoś bez grzechu? Nie ma. Apostoł Paweł napisał, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy. Jak wszyscy, to wszyscy bez wyjątku. Tylko Jezus Chrystus nie zgrzeszył. I dlatego tylko On mógł nas zbawić. I teraz wszyscy zgrzeszyli i karą za grzech jest śmierć. To jest zła nowina. Wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy musimy umrzeć. Ale czy na tym koniec? Co napisał dalej apostoł Paweł w tym samym wersecie, 6 rozdział, wiersz 23 listu do Rzymian? A łaska przez Boga dana to co? To życie wieczne w Jezusie Chrystusie. A więc wszyscy zgrzeszyliśmy, należy nam się śmierć. Ale ponieważ Jezus umarł za nasze grzechy, to łaską otrzymujemy co? Życie wieczne, taki dar, na który nikt nie potrafi sobie zapracować, otrzymujemy w darze.
To jest powód do radości i do wdzięczności i do posłuszeństwa wobec takiego Boga. I czasami możecie się znaleźć w sytuacji, gdzie chcielibyście przekazać komuś tą dobrą nowinę, prawda? Bo czytamy, że Ewangelia, dobra nowina, jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego. Ona ma moc, Ewangelia. A to jest Ewangelia, o czym teraz mówimy. I teraz możecie spotkać kogoś, komu byście chcieli tę Ewangelię przekazać jakoś. A może jeszcze macie mało czasu w dodatku na to. Nie tak jak my tutaj studiujemy już te rzeczy ładnych parę tygodni. Ale możecie mieć niewiele czasu. I teraz chciałbym wam pokazać, jak w 3 minuty można komuś przekazać Ewangelię, żeby to zrozumiał. I żeby nie musiał przechodzić przez to przechodził Nabuchodonozor. Okay? Jak przekazać Ewangelię w 3 minuty? Co ciekawe, w tym tygodniu ktoś mi podesłał filmik taki na YouTube, który mnie zainteresował, bo był to wybitny uczony żydowski, ale człowiek niezwykle utytułowany. I ten człowiek powiedział, że przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I mówił w sposób bardzo skromny, pokorny, widać było, nawrócony człowiek. I doszedł do miejsca, w którym powiedział, jak się to stało, że się nawrócił. I powiedział, że jeden z kolegów właśnie przedstawił mu tą ilustrację, z którą ja się teraz z wami podzielę. A mianowicie, człowiek jest po lewej stronie, Bóg po prawej stronie, a grzech wykopał co? Wykopał przepaść tak ogromną, że my nie mamy dostępu do Boga. Boga nikt nie widział z ludzi, prawda? I jakby Bóg się nam objawił, tak jak w czasach końca czytamy, że Chrystus przyjdzie w chwale swoich aniołów, to ludzie co? Zakrywają oczy i wołają: góry, pagórki, padnijcie na nas, przykrycie nas, żebyśmy nie poginęli, bo poginiemy inaczej, prawda? Od Jego oblicza. Jego jasności grzesznik nie jest w stanie się ostać, grzesznik, w jasności Bożej. Dlatego nie mamy od czasu grzechu przystępu do Boga. A Adam w ogrodzie Eden mieli, prawda? Bóg do nich przychodził, spotykali się z Bogiem, bo kiedy byli bez grzechu, mogli mieć kontakt z Bogiem, mogli oglądać Boga. Ale od czasu grzechu nie, jest przepaść. I każdy człowiek zgrzeszył, prawda? I kiedy temu profesorowi ten kolega mówił o tym, to on mówi, no ale ja nie zabijam, nie zabiłem, nie kradnę, nie? Ale ten mówi do niego, ale już samo spojrzenie na kobietę, to już jest cudzołożne, to już jest przekroczenie przykazania. No i on wtedy mówi, że sobie pomyślał wtedy, no przecież on to nieraz to robił. Także on też jest grzesznikiem i też czeka go śmierć, bo karą za grzech jest śmierć. I wtedy zdał sobie sprawę z tego, że jest w potrzebie, bo będzie musiał zginąć. Ale Bóg, i to jest właśnie ten tekst, jeden tekst tylko potrzebujecie zapamiętać do przekazania komuś tej Ewangelii. Jeden tekst. Tekst listu do Rzymian 6:23. Także pokazujecie komuś, taka jest nasza sytuacja. I każdy normalny człowiek przyzna wam, że jest w tej sytuacji. Że jest człowiekiem grzesznym i przepaść go oddziela od Boga i karą za grzech jest śmierć. To jest zła nowina. To jest tragedia. Ale na tym nie jest koniec. Potem, kiedy już mamy narysowaną tą przepaść z człowiekiem po lewej stronie, z Bogiem po prawej stronie, z grzechem po środku, który reprezentuje tą przepaść, rysujemy krzyż. Bo Chrystus, umierając na krzyżu Golgoty za nasze grzechy, wziął na siebie to przekleństwo grzechu i połączył z powrotem ludzkość, bo był człowiekiem i umarł za nasze grzechy, wziął nasze winy na siebie, połączył ludzkość z powrotem z Bogiem. Od tego czasu mamy przystęp bezpośredni do Boga. Już nawet nie potrzebujemy, tak jak w Starym Testamencie, przychodzić do kapłanów. Mamy przystęp do Boga. Apostoł Piotr napisał w swoim liście, że wy jesteście kapłaństwem. Macie przystęp. Mamy przystęp do Boga. Możemy się modlić do Boga, prawda? Możemy mieć z Nim społeczność. I kiedy Chrystus przyjdzie powtórnie, to zabierze nas tam, gdzie jest Bóg. Będziemy mogli tam być. Dlaczego? Bo będziemy przemienieni za
sprawą Jego ofiary. Otrzymamy Jego sprawiedliwość, Jego doskonałość. Także nasze grzechy zostają nam odpuszczone, kiedy prosimy Boga o wybaczenie. I co czytamy w Piśmie Świętym? Otworzę na przykład pierwszy list Jana. I w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale jest taka obietnica, 9 werset. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Od jakiej nieprawości? Wszelkiej. Także ktoś może pomyśleć, no ale ja popełniłem taki straszny grzech, to nie jest możliwe, żeby mi Bóg to wybaczył. Nie, tutaj nie czytamy od niektórych nieprawości, tu czytamy, że Bóg oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I drugi rozdział, wiersz pierwszy, apostoł Jan napisał, dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Także wszyscy ludzie mogliby być zbawieni, ale żeby być zbawionym, to trzeba przyjąć Jezusa jako Zbawiciela, trzeba przyjąć Jezusa jako Pana, a żeby to uczynić, to co? Trzeba się ukorzyć. Ego jest przeszkodą przed tym, żeby uznać się grzesznikiem i uznać Boga Bogiem. I wielu też ludzi chce przez uczynki być zbawionymi, tak jak Kain, prawda, swoim produktem chciał się pochwalić. A Bóg nie przyjął jego ofiary, przyjął ofiarę Abla, bo to była ofiara z baranka, który wskazywał na Jezusa Chrystusa. Kain chciał swoją sprawiedliwością być zbawiony i co? Bóg to odrzucił, bo nasza sprawiedliwość jest jak szata splugawiona, powiedział Bóg w księdze Izajasza. Natomiast Abel wyznał wiarę w baranka, że to dzięki niemu, dzięki Mesjaszowi, dzięki ofierze Jezusa jest moje zbawienie. I to jest dobra nowina. Prosta ilustracja. 3 minuty, jeden tekst. List do Rzymian, 6 rozdział, wiersz 23. Werset, który mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Każdy jest grzesznikiem, ale łaska przez Boga dana to życie wieczne. Łaska przez Boga dana to życie wieczne. I to jest dobra nowina. Co musi uczynić człowiek, żeby mieć tę społeczność z Chrystusem, żeby otrzymać ten dar życia wiecznego oferowany przez Jezusa? Mamy tutaj wymienionych, 4 rzeczy są tu wymienione, 4 takie kroki, które człowiek nawrócony czyni na drodze do Jezusa. Po pierwsze, trzeba uwierzyć w Pana Jezusa. Trzeba uwierzyć, że Jezus Chrystus był tym Mesjaszem zapowiedzianym przez całe wieki, przez te wszystkie baranki, przez te wszystkie ofiary, że On to wszystko wypełnił. W Jezusie z Nazaretu wypełniło się około 400 starotestamentowych proroctw. Włącznie z tym barankiem, którego składano w ofierze w czasie święta Paschy. Pamiętacie, że Jego kości nie mogły być połamane. Kości Jezusa nie zostały połamane, prawda? Także wiele takich proroctw wypełniło się w Jezusie, ponieważ Jezus był tym zapowiedzianym Mesjaszem. Także mamy uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Po drugie, uwierzyć, że Bóg nas kocha, pokutować, czyli żałować za grzechy, wyznać grzechy Jezusowi Chrystusowi i co jeszcze? Otworzyć drzwi serca i pozwolić, aby zamieszkał w naszych sercach Jezus. W Apokalipsie jest taki obraz przedstawiony Jezusa, który puka do serca człowieka i chce wieczerzać, czyli chce w społeczności być z człowiekiem. Ale Jezus Chrystus jest dżentelmenem. Bóg jest dżentelmenem. Bóg nie wchodzi na siłę. Bóg puka. I gdzie jest klamka? Klamka jest po naszej stronie. My mamy otworzyć drzwi Chrystusowi, drzwi swojego serca. Bóg się nie wędrze na siłę, tak jak szatan to robi. Bóg puka, ale my musimy Go zaprosić. Czy zaprosiliśmy już Jezusa Chrystusa do swoich serc?
czy wyznaliśmy go już swoim jedynym Panem i Zbawicielem? Czy Bóg odpowie na modlitwy tych, którzy zaproszą Jezusa do swojego życia? Bóg obiecuje, że wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że to otrzymacie. I dlatego miałbym teraz propozycję do nas wszystkich, abyśmy się pomodlili słowami modlitwy, która jest zaproszeniem Jezusa Chrystusa do naszych serc. I żebyśmy w ten sposób wyznali Go, uczynili Go swoim Panem i Zbawicielem, bo może nie wszyscy z nas to zrobili. Jeśli nie, to jest teraz możliwość. I myślę, że nie zaszkodzi też tym, którzy już to zrobili, prawda? Zaprosić Chrystusa w swoje serca. Dlatego proponuję, abyśmy powstali i wypowiedzieli te słowa modlitwy razem. Wszechmocny Boże, wiem, że jestem grzesznikiem. Próbowałem sam kierować swoim życiem, ale doznałem porażki. Potrzebuję Jezusa Chrystusa w moim życiu. Wiem, że mnie kochasz, gdyż przyszedłeś na ziemię, aby umrzeć za mnie na krzyżu. Wyznaję Ci grzechy, które popełniłem, świadomie i nieświadomie, i z wdzięcznością przyjmuję Twoje przebaczenie i zapraszam, abyś zamieszkał w moim sercu i przejął kontrolę nad moim życiem. Amen.